Dziękuję, pa, brawa. I zastępuję, pokaż na wieczny. Rosowa wystawiony jest, jak już mówiłem wcześniej, przez Wrasto Dywizję Zmechanizowaną ze Szczecina, a osłony rotacji w trakcie przejazdu zapewniali żołnierze 16 Dywizji Zmechanizowanej. Ja pierdzielę! I proszę porównać to miasto z jazdą Renault wcześniejszą. 100 lat różnicy, nie tylko w wieku, ale także w rozwoju techniki. Transporter wyposażony w dział kalibru 30 mm. Może to wydawać się Państwu niewiele, ale jest on bardzo skuteczny, ma ogromną przebijalność i może walczać praktycznie wszelkie cele pancerne. Transporter wyposażony jest także w komplet przyrządów celowniczych, pięknych. Specjalna konstrukcja pojazdu, a konkretnie jego podwozia, daje mu dużą odporność na ładunki, które to podchodzi do wózku, czyli miny improwizowane ładunki wybuchowe. Widziałem zdjęcia już jednego rosomaka, któremu uszkodzenie poległo podwozie w trakcie walki w Afganistanie, ale większość żołnierzy w nim przeżyła. Stop, bo kran rozjedziesz. Kran nierozjechany. Brawo na kierowcę!